Nie jestem przekonany, czy to jest najlepszy moment na tę nowelizację, ale rzeczywiście potrzebujemy rąk do pracy, bo sami swoje wypchnęliśmy już za granicę w dużym stopniu. Ja to rozumiem, że tylko właściwie dzięki importowi taniej siły roboczej z Ukrainy ten gmach pisowskiego socjalizmu jeszcze się jakoś trzyma, bo przyjechało do nas kilka milionów ludzi, którzy tanio oferują swoją pracę, niewiele korzystają ze świadczeń tego państwa, są więc płatnikami netto do naszego budżetu, no ale taki stan nie będzie trwał wiecznie, więc jeśli dalej będziecie eksperymentować z socjalizmem, zniechęcać do pracy ludzi, a zachęcać do wyciągania ręki po cudze pieniądze, to zostaną tutaj tylko tacy, co będą chcieli wyciągać ręce po cudze pieniądze, a ci, do których się te ręce wyciągać i których kieszenie się coraz głębiej przetrząsa, znowu gdzieś wyjadą i już nie będzie czym tej dziury zasypać. Więc zamiast doraźnego zapychania dziury, zajmijmy się tym, co działa w długiej perspektywie, czyli demontażem socjalizmu. Jeśli chodzi o te doraźne rozwiązania, to trzeba też jednak podkreślić, że potrzebujemy imigrantów do pracy, ale nie wszystkich tak samo. Imigracja imigracji nierówna i należy to w końcu wyraźnie rozgraniczyć. Nie chcemy na przykład takiej dziczy, która rzuca w naszych żołnierzy kamieniami. Nie chcemy ludzi, którzy, jak pokazują doświadczenia innych krajów, sprawiają potem problemy. Nie chcemy ludzi, którzy się nie asymilują, tylko budują islamskie dzielnice. Boimy się islamistów, nawet jeśli przychodzą z darami. Te ułatwienia należy adresować do europejskiej imigracji, bliskiej nam kulturowo i dzisiaj to głównie Ukraińcy, Białorusini, w przyszłości może uciekinierzy z kalifatu nadreńskiego czy Australii zamieniającej się właśnie w groteskową despocję maseczkową, więc uczmy się na cudzych błędach.